Moje pierwsze derby. Pozwolicie, że zacznę od pewnego zdarzenia, które miało miejsce w maju 1981 roku. Wydarzenie to miało miejsce na stadionie Widzewa. Przyjechałem ze swojej rodzinnej miejscowości z kolegą, swoim przyjacielem, na mecz Widzewa z Legią Warszawa. Mecz był o tyle pamiętny, że była straszna zadyma, ponieważ kibice Legii Warszawa byli bardzo niegrzeczni, po czym kibice Widzewa plus kibice ŁKS-u pogonili ich. Kibice Legii wpadli na murawę boiska, no i zajęła się nimi wtedy milicja. Była straszna zadyma. Był mecz, skończył się 0-0. Przyjechałem na Widzew, ponieważ bardzo interesowały mnie wynik tego meczu, bo same sławy grały i w jednej, i w drugiej drużynie. No i jak gdyby po niecałym roku okazało się, że jestem ponownie na stadionie Widzewa, ale już nie w roli kibica, a w roli zawodnika. Były to moje pierwsze derby w 1982 roku. Chyba to był kwiecień, nie pamiętam dokładnie. Niestety dla mojego zespołu były to nieudane derby, ponieważ niestety, ale przegraliśmy 3-1. No ale w Widzewie grały wtedy też same sławy. Józek Młynarczyk w bramce, Władysław Żmuda w obronie, Zbigniew Boniek, Włodek Smolarek. W tym meczu grałem troszeczkę na nietypowej pozycji, a chciałem przypomnieć, że był to mój, nie pamiętam który mecz, ale to dopiero kilka meczów rozegrałem w pierwszej lidze. Był to mój pierwszy mecz w pozycji pomocnika, z reguły występowałem na pozycji obrońcy. Nabiegałem się okrutnie, no wyszło z tego tyle co właściwie nic, bo mecz przegraliśmy 3-1. No więc tak wyglądały moje pierwsze derby. Nie czułem wtedy jeszcze jakiejś takiej presji bardzo mocnej. Dopiero później grając drugie, trzecie, czwarte derby, dopiero doszło do mnie, jak ważne są to mecze dla zawodników obydwu drużyn. Było kilka takich spotkań, gdzie dobrze zagrałem, natomiast jedno, i to tak w sumie niedawno, bo w 97 roku graliśmy mecz na Widzewie. Widzew wtedy grał doskonale, zdobyli prawdopodobnie wtedy, jak dobrze pamiętam, Mistrzostwo Polski. I taki był mecz, gdzie w 80 chyba trzeciej lub piątej minucie Marcin Danielewicz strzelił bramkę na 1-0. I nieskromnie powiem, że przyczyniłem się do tego, ponieważ w tym meczu zaliczyłem asystę. Był taki jeszcze jeden mecz na 3-3 tutaj na UKS-ie. To był trochę mecz dziwny, ponieważ niektórzy po strzeleniu bramki łapali się za głowę, a niektórzy zawodnicy przewracali się w polu karnym o własne nogi. I stąd wynik 3-3. Najważniejsze derby. No myślę, że każdy mecz, bez względu na to, na pozycję w tabeli, czy to Widzewa, czy UKS-u, był bardzo ważny, ponieważ mobilizacja w drużynach była stuprocentowa, adrenalina jeszcze wyższa. Organizacja takiego meczu, czy to był u siebie, czy na wyjeździe, było bardzo trudna. Wszystkie służby właściwie miasta były zaangażowane w to wszystko. Czuliśmy wielką odpowiedzialność. Nie zawsze kibice zachowywali się tak, jak należało, stąd chyba czasami były takie obawy, że mogą się te derby źle skończyć. Natomiast no, wydaje mi się, że no, każde były ważne. Raz my byliśmy wyżej w tabeli, były dla nas bardzo ważne, raz Widzew dla niego były ważne. Także trudno wskazać, który akurat pojedynek był dla mnie najważniejszy. No, takimi najciekawszymi derbami dla mnie to już te wspomniane chyba na 3-3, ponieważ na tym meczu było, nie wiem, trudno mi powiedzieć, czy to był rekord, ale było 20, z tego co pamiętam, co prasa podała, chyba 27 tysięcy ludzi. Patrząc ze starej trybuny na bramę wejściową, po prostu głowa przy głowie. No ten mecz utkwił mi w pamięci dlatego właśnie, że było bardzo dużo ludzi, no i ze względu też na wynik.
Ostatnie derby prawdopodobnie grałem w 98 roku u siebie 0-0. Powiem szczerze, nie pamiętam. Widocznie były to derby po prostu bez historii. Graliśmy najlepiej jak potrafiliśmy, ale nie wydarzyło chyba się nic takiego, co zapadło mi w pamięć. To chyba wszystko. Mimo wszystko te derby na 0-0 były o tyle istotne, że nie straciliśmy punktów, a przybliżały nas do zdobycia Mistrzostwa Polski. Ciekawe derby były w 2008 roku, kiedy pracowałem w klubie już nie jako zawodnik, ale jako działacz. 2-0 to były chyba ostatnie derby, które ŁKS wygrał u siebie na własnym stadionie. 2-0. Bramki strzelił chyba Adamski i podpowiedz. I Kłos. Jeśli chodzi o najbliższe derby 24, tak, tego miesiąca, ja trochę powiem przewrotnie. Mogę? Dwa wyniki mam. Pierwszy wynik to jest 1-1, a drugi wynik to jest 3-1. Dlaczego? No z reguły może tak być, że jedna i druga drużyna, Widzew będzie bardzo chciał wygrać, a ŁKS nie będzie chciał przegrać. A jeśli chodzi o drugi wynik, że 3-1, jednak dla ŁKS-u jest taki, że no zdecydowanie lepiej ŁKS-owi się gra na wyjeździe. Przebieg jak zawsze zacięty i wygra, oby wygrał lepszy. Mam nadzieję, że będzie to ŁKS. No na pewno obecność kibiców na stadionie przeciwnika jest bardzo ważna. Wszystko zależy też od tego, czy kibice będą oglądać mecz, czy będą prawda, jakieś swoje tam porachunki załatwiać. Jeśli będą oglądać mecz, kibicować własnemu zespołowi, no to wtedy zawsze jest o tyle łatwiej, że no, człowiek nie czuje się taki samotny na stadionie przeciwnika. Mnie osobiście nie przeszkadzało to, dlatego że no, jak gdyby byłem zaprawiony w bojach, no, te pierwsze powiedzmy te spotkania jakieś robiły wrażenie, natomiast z każdym spotkaniem było już coraz lepiej. Właśnie tego się, powiem szczerze, tego tak naprawdę to się nie słyszy, jak jesteś zaangażowany w grę i to tego po prostu nie słychać. Kiedyś to było tak, że no ja tak jak już wcześniej powiedziałem, że było to bardzo duże przedsięwzięcie logistyczne dla miasta, ponieważ no służby wszystkie musiały zabezpieczyć pojedynek, żeby było bezpiecznie dla kibiców i dla tych, co rozrabiają, i dla tych, co przyszli tylko oglądać piłkę nożną. No jeśli zespół ŁKS-u odnosił zwycięstwo, to oczywiście no byliśmy chwaleni, poklepywani. Natomiast jeśli się nie udało, najważniejsze było w tym wszystkim to, żeby po dobrze grać. Jak przegraliśmy po dobrej grze, nikt do nikogo nie miał pretensji. Natomiast jeśli było tak sobie, no to tak jak normalnie w piłce, no to zawsze jakieś tam pretensje są. No stadion jest przepiękny, no co prawda nie jest jeszcze do końca wykończony, ale jestem pod wrażeniem. No żałuję, że tak wcześnie się urodziłem, że nie miałem zaszczytu grania na tym stadionie. Stadion typowo piłkarski. Na pewno byłoby bardzo przyjemnie przy komplecie publiczności zagrać. A jeśli chodzi o anegdoty, to pamiętam po wygranym, nie wiem, który w tej chwili meczu, prezesi obiecali, że dostaniemy natychmiast po meczu, po wykąpaniu się pieniądze. Dotrzymali słowa, natomiast problem polegał na tym, że te pieniądze pochodziły od kibiców. Kibice różnie przynosili te pieniądze i proszę sobie wyobrazić, bardzo dużo pieniędzy w drobnych nominałach. Także mieliśmy dosyć pokaźne torby, dlatego że mecze derbowe charakteryzowały się tym, że dostawało się specjalną premię, czasami było to razy dwa, razy trzy. Wszystko zależało od tego, jaki ciężar gatunkowy należało, jaki ciężar gatunkowy ten najbliższy mecz był do zrobienia.
No nie będę chyba polemizował i wydaje mi się, że chyba są najlepsze, najlepsze derby. No, przynajmniej były. Jeśli by Widzew i ŁKS grał w Ekstraklasie, myślę, że byłyby to chyba najbardziej takie spektakularne derby w Polsce. Na sam koniec życzę powodzenia młodszym kolegom. Oby wynik, który powiedziałem, jeden lub drugi wszedł, jak to się mówi.